Panie Morcu. Do miłego dnia. No, dziękuję bardzo. Nadające się na zorganizowanie serii zdjęć, które upamiętniają ważne wydarzenia w naszym życiu. Zapraszamy zespół pałacowo-parkowy w Ostromacku. Ostromecko, 4 pory roku. Etap pierwszy i etap drugi. W Ostromecku mieści się zespół pałacowo-parkowy. Barokowy pałac, tak zwany Pałac Stary, został zbudowany około roku 1730 w stylu saskiego rokoka na wysokiej skarpie nad Wisłą. W późniejszych latach budynek został przekształcony w wielkopańską siedzibę w stylu warszawskiego rokoka. W obecnej formie jest to pałac barokowy, całkowicie podpiwniczony, posiadający 3 kondygnacje z półpiętrem i poddaszem nieużytkowym. W latach 1832-1840 w środkowej części parku wzniesiony został Pałac Nowy,
Pałac w stylu neoklasycystycznym nawiązuje do greckiej sztuki klasycznej i czaruje już z daleka swoją budową. Oba pałace są otoczone przez parki o powierzchni 35 hektarów. Ogród włoski